Hejcie kochani, z tej strony Kukilia. Dzisiaj słuchajcie, sprawdzimy nowy update w Dress to Impress. Słuchajcie, w ogóle to wygląda jak nowa gra. Na początku widzę, sprawdzam youtuberkę, która nagrywa o tej grze. I słuchajcie, mniej więcej patrzę i nowy update. I słuchajcie, ja muszę to przetestować, stwierdziłam. Ta woda to zabija w ogóle. No jest dużo nowych rzeczy, jak animacje na przykład. Czekajcie, tylko tu wejdę, bo tutaj trochę lagi. I słuchajcie, tu jest już na spawnie dużo rzeczy, ale też nie tylko. Są tu jeszcze takie animacje, jak Bubkin Dad, chyba? Taniec jabłkowy. I słuchajcie, takie coś. XC. Okej, okay, i z holenderskiego. Też spoko. Odniesione dziecko. No dobra, słuchajcie. Tu mamy taki pakiet i jeszcze, słuchajcie, mamy nowy pojemnik na kody. Nie wiem, czy to jest ten kod. Nie wiem, widzę wam. Ale nie tylko. Mamy jeszcze tu nowe fryzury. Takie nowe fryzury. A więc weźmy sobie Harley Quinn. Jeszcze jest więcej, jak na przykład Draclora. I możemy Draclorą być, ale teraz będziemy Harley Quinn, aby po prostu dopasować się. Nie tylko macie to, bo też możecie... Kurde. A gdzie tu jest? Zobaczcie, tu mamy fejsy, co nie? Nie, to nie są fejsy, to są takie coś. I słuchajcie, tu można być naprawdę bardzo fajną postacią. No dobra. Weźmiemy takie coś i oczywiście bierzemy to. Okej, kurde mać. Kurde, nie klikaj mi się w kamerkę. No dobra, teraz zobaczmy. Tu jest wszystko przeniesione. Zobaczcie, to nawet jest taki pad. Bardzo też fajny. I wszystko totalnie się zmieniło. Poduszka jest dodana. Można spać na niej. I jest jeszcze na przykład takie coś jak... No hej. Dobra, chodźmy dalej i słuchajcie, tutaj mamy takie coś. Kurde, gdzie to jest? O, tutaj są takie kicie, takie jakby. No i jest tu takie coś, oprócz tego. No to możemy takie coś na przykład. To jest halloweenowe coś. To też jest dosyć fajne. Dobra. Gdzie to jest? Tu mamy jakby... Kurde, no te lagi walone. Dobra, widzę, te lagi to denerwują człowieka, co nie? Tu mamy takie coś. Tu mamy takie coś, ale też mamy takie minki. I po prostu te minki są przekozackie, które tu dodali. Widzowie. O, jest i minka Harley Quinn. To będzie fajne. Co? Ja... To ja, Abby. Wiem. A co? Wiem. Tak ja wiem. Ja wiem, że to ty, Abby. No dobra. A gdzie są te... kurde. Okej. Okay. Teraz bierzemy sobie koszyk, aby po prostu urozmaicić to. Czemu nie powiedziałeś hejcie, a nie lubię? No co ty? Ja ciebie lubię. Ja ciebie... Lubię. Tylko nagrywam i nie mam czasu za bardzo pisać. Bo muszę się zmieścić jeszcze w czasie. Jaju, tak. Ale muszę się zmieścić w czasie. Ale muszę się zmieścić w czasie. Jaju, już jest minuta. Minutę się nie ubiorę. Jaju, widzowie, naprawdę te pisanie mnie... Widzowie, wykańcza ciągłe pisanie. Dobra, już nic nie będę pisać, po prostu się szykuję. Bo ja widzowie się...
Okej. No. Dobra, dobra, bierzemy buty. Gdzie są te buty? O, tutaj są. Kurde, co to jest? W ogóle takie coś dziwnego. No dobra, jest takie coś. Dobra, a te kocie uszy możemy usunąć i w sumie by było ładnie. Okej, bierzemy coś innego. Da się jeszcze mieć więcej rzeczy, widzę, więcej tych rzeczy, bo nie tylko to jest w tym update'cie i w ogóle. Można dużo więcej innych rzeczy. Można sobie dokupić czas na przykład. Nie wiem, czy to było. Ej, nie ma kryjówki tam, gdzie Lana była. Ukryli to. Tu nikogo nie ma. Ej, tu nikogo nie ma, widzę. Przysięgam, że ktoś tu był. Czy u was też takie coś się pojawia? Nie ma tu ani Liny, ani Lany. No to ciekawe. Kto nas obsłuży? Nie no, pewnie ludzie się skarżyli na Linę zamiast tego. I pewnie dlatego mniej więcej. Kurde! Przez to pisanie to ja w ogóle nie zdążę nawet wybrać minki. Okej. Kurde mać. Słaminka. Nie no, super. Będę na ostatnim miejscu. Nie. A tak chciałam wygrać. Zobaczcie, też tło się zmieniło. I tutaj mamy takie coś. No mniej więcej mamy takie coś, że tu możemy sobie dokupić coś. O, mamy takie tajneczne jakieś minki. Na przykład mumia, bla bla bla, zombie, duchy jakieś. No, kto lubi Halloween, może dać łapkę. Jeszcze mamy takie przyciemnianie, jakby, że możemy ustawić, czy ma być noc, czy chcemy akurat dzień. I tylko my to widzimy. Gracze pozostali nie widzą tego. No dobra. Okej, mamy tu Zosię. Dajemy jej czwóreczkę, ponieważ takie mało halloweenowe. A ja nie wiem, co to jest retro styl za bardzo, więc po prostu damy jej czwórkę. Okej, teraz bierzemy kolejną. Czyli mniej więcej tutaj. Ładnie. Ładnie, też czwórka. Bo tak średnio, ale ładnie. Ładnie ogólnie. Dobra. Okej, nawet. Kurde. Ona to totalnie. Ale nie mogę jej dać piątki, bo wiecie, ja przegram. Ale dobra. No. To dajesz ocenianie. O, ja jestem. Ja jestem, widzę. Ja jestem, muszę piękną basic pozę. Taką na przykład. I robimy screena, kurde. Rób screena. Ja wmieściłam się w jednej sekundzie, aby zrobić screena. Widzowie, to było kozackie. Takie szybko, szybko, szybko. Jest screen przynajmniej. Okej, to teraz mamy tu taką typiarę. Tak średnio mi się podoba. Tak szczerze. Okej. Nawet ładnie, chociaż nie wiem. Ja bym jeszcze coś dodała. Dobra. O! Ups. No to widzisz. No to widzisz, słuchaj. Tylko sam beret. No, mogłeś od razu się ubierać, wiesz. Nie pisać tego. Ale no. Okej, można tu przełączyć między serwerami na górze. Bo zawsze to trzeba było dołączyć do gry, aby przemienić serwer. I po prostu to było też męczące dla graczy, więc dziękuję, że Roblox o tym pomyślało na Halloween. Roblox to najbardziej
bardziej rozwinięta firma, która pomyślała o Halloween. Tak szczerze. Taka wiecie. A gra. No dobra. Fajnie, wiedziałam, że będę na 8. Mogłam się tego spodziewać. Tak czy siak mi się nie podobał obecnie skin, więc w sumie miałam troszeczkę racji, że będę na 8. No dobra, widzę, ale to też przez tą minkę i przez to, że miałam 30 sekund na ubranie minki i włosów. I czy to na pewno będzie to? Dobra. Przemieńmy se to na... O, może taki albo taki. Udawaj czerwony. Czerwony będzie tak bardziej halloweenowo. Albo nie czerwony. Dawaj, kurde. Dawaj czarny, tak? To jest czarny? Tak. Dobra. No i czarny. Ale to ładnie wygląda. Dobra. Mamy tu lopy. I najgorsze jest to, że tu są rekiny i że mamy to na czas zrobić, te lopy. Nam się nie uda. No nie wiem, gdyby. Takie coś to się przechodzi z parę godzin. 3, 2, 1. Okej, widzowie, teraz idziemy po włosy. Szkoda, że Lany nie ma. Taka była fajna. No dobra, widzowie. Teraz bierzemy włosy i to będzie Draklory. Każdy wie, kto to Draklora. Jej, to wygląda creepy. Ona jest raczej taka wesoła niż taka creepy. Ale może użyjmy jakąś inną, może nową minkę? Nie wiem, czy ta najbardziej pasuje. Kurde. No, totalnie. Szkoda, że nie mam VIP. No dobra. Mamy tu takie coś. To jest to królowy kier. To prawdaż. Ale też można Draklorę w to coś ubrać. Dobra. Bierzemy takie coś. To może być tu. I teraz... Albo nie, to będzie tu. Okej. Okay. I teraz słuchajcie. Bierzemy szybko buty jakieś. Tylko aby buty były takie na obcasie. Dobra. Mamy tu takie. Nie, Draklora była różowa, co nie? I po prostu bierzemy to. Okej, kurczę, bo bardzo ciężko tu się wybiera to. Nie ma tego. No kurde, nie chciałam tych kolczyków durnych. Chciałam to coś, tą opaskę, czy nie, kokardę. Ale no, jednak nie. Dobra, bierzemy to. I teraz musimy pomyśleć, co z tym strojem. To też jest nowe. To też jest, widzowie, nowe. Tyle, że w tym raczej nasza Draklora nie będzie chciała pójść. Wiecie dlaczego? Dlatego mniej więcej, że jest Draklorą. I nie będzie jej się chciało. I teraz pytanie. Czy nam się pofarbowało to? Czemu nam się nie farbuje ta cała sukienka? Chyba to ma być takie. To mi się nie podoba. Dobra, bierzemy taką. Nie ma tu już czasu za bardzo na to, aby wybierać. Dobra, w sumie możemy jakąś inną sukienkę, na przykład taką. I możemy to usunąć, a ją dać. Tylko pytanie, czy ona będzie taka dobra, mamy taką różową. I tak mniej więcej wygląda nasza Draklora. Jeszcze trzeba dopasować minkę, bo wiadomo, że Draklora była wampirem. Dobra, pasujmy jej minkę. To wygląda na takie wampirze. Zobaczcie. To jest takie wampirze. Ej, to są kły? Czy to są normalne zęby? Dobra, to są kły. To też w sumie wygląda na wampirze.
To jest dużo takich, wiecie, halloweenowych. Dlatego ja już nie wiem samo. Dobra, weźmiemy takie coś. I po prostu Lana, rób nam paznokcie, a nie. Nie wiadomo, kto to będzie, widzę wy też. No. Okej, okay, bierzemy torebkę. Torebka będzie różowa. Dlaczego? Nie wiem. No mniej więcej dlatego, że lubię tak. Okej, okay, to wygląda ładnie. Tylko kurczę, to trzeba usunąć. To dać i to może takim ciemniejszym. Nie kurde! Weź to usuń! Nie, w 30 sekundach nie uda mi się wybrać sukienki. Nie, ja nie mogę tak pójść. Bo raczej mnie wyśmieją. Dobra. Bierzemy takie coś. Chyba, że jakieś inne. Kurde. Właśnie, myśl. Różowe. I to będzie usunięte. No mniej więcej takie coś będzie. O, kurde, mać! Jaką miałam skórę? Przecież wampiry mają jasną skórę. Czemu ja taka jestem? Biedna. Okej, widzę. Mamy różową skórę. Różową, dlatego że Draklora jest różowa. Dobra, koniec tego. Dostanę okropne miejsce? Chyba tak. Aczkolwiek tylko z eventu się przebieram. Nie przebieram tak o normalnie, wiesz, że wiecie. Wzięłam ten nóż. Widzę, by potem był taki nóż. No dobra. Mamy tu naszą Barbie. Barbie nie jest straszna. Ani trochę. Więc no. Nie wiem, jaką cenę wpisać. Wiem, że temat jest telenowel. Ale nie wiadomo, co to jest. Więc no. A co to jest? Durlak Opera Stars. Aha. Dobra. Zobaczmy tutaj. I co? I dodali nową statuę? Wiem, że są nowe kody, ale kurde, jakie są kody, to nikt nie wie. Nie no, wpiszę sobie w Google później. Wygoogluję sobie nowe kody do dresu imprez. I na pewno nam się wyświetli i wam pokażę je. Chyba, że mi się nie wyświetli i wtedy będzie większy problem. Właśnie. Ja sobie wpisałam chyba wszystkie kody, jakie znam. A gdzie to jest to coś? Taka jakby torebeczka, że wiecie, że możecie sobie wybrać. Bo chyba z tego to bym sobie wybrała coś. Kurde, kto to je był? Nie spojrzałam na nazwę. Kurde mać. Trochę jak na pogrzeb się przebrała. Dobrą, nieważne. Wiem, że ja będę okropnie. To nie jest jabłkowy. Wiem. Możecie mi wpisywać okropne oceny. Ja się tym w ogóle nie przejmuję. Nie no, ja w ogóle się tym nie przejmuję, że mi wpiszecie jedynkę czy coś. W ogóle. Zależy mi tylko, abym miała gwiazdki. Jak najwięcej. Muszę być tym specjalistą. No, wiem, że dzisiaj nam się nie uda być specjalistą. O! Frankenstein's Monster High. Fajnie. Ładnie nawet. Ładnie, ale... Nawet ładnie. Dobra. Karla. Karla to za jakiegoś seryjnego mordercę się brała. Karle nie daje oceny? Posłuchajcie, chcę wygrać. Jakby nie daje jak w tamtej konkurencji, że wiecie, że wszystkim dam po piątce. Bo wtedy jestem na 8 miejscu. Więc nie fajnie być na 8 miejscu. Jak wy robicie to, że was wam wariują? Nie, ja wiem, że to jest jakaś animacja. Tylko jaka? Właśnie. Chyba, że to się kupuje? Zobaczmy, czy to się kupuje.
nie ja. Jej. Nie, ja myślę, że czasami, że Abi mi wpisuje jedynki specjalnie. Ja czasami tak myślę, no. Słuchajcie, no bo to jest nie fair, czy on wygrywa, a ja nie. Ja nigdy nie wygram. Dobra, szukamy tych kodów. Dobra, widzowie, wiecie co? Odkryłam dopiero teraz, że przecież to jest nowy update, więc jeszcze nie są kody dodane wszystkie. I w ogóle postanowiłam, a więc przebiorę się, postaram się animację wyszukać taką z włosami. Ja nie wiem, jak oni to robili. O, da się tu nawet męskie mieć. Da się mieć pańki. Widzicie, widzowie, teraz jest lepiej trochę wydzielone i jest więcej tych paniek. Ale dobra. Na męskich też jest dużo tych włosów. Ale dobra. Weźmiemy takie coś. I proszę, weźcie jakieś tego. Nowe wzory są! Ej, nowe wzory ludziska są! Guys! Dobra. Bierzemy takie coś. Może po prostu przebierzemy się za siebie, czyli klauna. Dobra. Okej. Tu mamy łąkę, chyba. Mi się tak wydaje przynajmniej. Dobra. Bierzemy, kurde, jakieś tego. Te, no, kurde, winowe. Fajnie. Fajnie. Dobra, widzowie, wywaliło mnie. Idziemy na inny serwer. Dobra, widzowie, mniej więcej to są nasi zwycięzcy. Ale słuchajcie, no. Nie dość, że mnie wywaliło, to jeszcze, słuchajcie, kazało mi tego. Się ubrać. W minutę. W minutę na pewno się nie ubiorę. Dobra, widzowie. Teraz tego. Jeszcze, żeby zrobić makijaż. Jeszcze, żeby wyszukać włosy. Widzowie, to jest tragedia. Dobra. Kurde mać, no. Te oby jest swalone. Dobra, widzowie. Okej. Owen. B-Place. Moje. Evan. A, bo tu macie, widzowie, zwycięzców. Ale to. Muzyczka jest sztosowa. Sztosowa, widzowie, ona jest. Taka, daje już klimat. Tego. Kurde, jak to? Japonii. Japonii. Dobra, 3, 2, 1, go. Szybko, widzowie, musimy pędzić. Dobra. I bierzemy znowu te włosy i szukamy znowu tej animacji. Bo tak nie może być. Ale one są brzydkie te. A te jak wyglądają? No nawet spoko. Nie, te są lepsze. Dobra, i teraz pytanie. To są te? A myślałam, że inne. Wybraliśmy na pewno te. A dobra, weźmiemy takie. Robię sobie, bierzemy takie coś. I bardzo mi się podoba to wszystko. Bierzemy to. No kurde. Nie da się tylko wziąć dzwonka. Dzwonek to tak bardziej pod święta niż pod Halloween. Nie wiem, jakim sposobem jest to po prostu. No. Okej, widzowie. Omega Jula, no cześć. Dobra. Okej, bierzemy takie coś. I słuchajcie, mi się wydaje, że już skończyłam. Dziwnie szybko, ale skończyłam. Po prostu, widzowie, będziemy straszyć ludzi na serwach. Trochę. Tak jakby. Więc słuchajcie, tutaj musimy stanąć i zrobić miniaturkę. Okej, widzowie, zrobiłam miniaturkę, ale nie wiem, czy coś jeszcze dodać, czy po prostu zostawić tak, tego kota.
No myślę, że tak tylko zostawiam. Nagrywasz? Tak. A co to jest? To coś? Zobaczcie. To coś to jest po prostu taka jakby widoczność? A nie, to coś może tak zrobić. Okej, bardzo dziwne. Czy jestem wyższa od nich? Nie, nie jestem wyższa od nich chyba. To coś może powodować, że jest się wyższym? Bo ja nie rozumiem. Czekajcie, momencik. Jeszcze raz to sprawdzę. Okej, jestem wyższa. Jestem wyższa, jestem wyższa. Dobra. I to jest fajne, ja chcę być wysoka. Dobra. I takie coś. Mi się wydaje, że wtedy po prostu powoduje, że jest się wyższym. Ale nie rozumiem do końca tego. Pamiętaliście, jak mówiłam widzowie, szkoda, że farb nie ma? To właśnie tu dodali. Przecież widzowie, to by było bomba. Ej, widzowie, to naprawdę te całe dresu imprez słucha próśb. Nie wiem, prosiłam na odcinku, aby po prostu dodali to i dodali. Tutaj mamy też jakąś paniusię. Tak, fajnie. Dobra, o, wreszcie jest. Lina przyszła wreszcie po tylu latach. Chodź. Nie klikasz mi się? Teraz mi się nie chce kliknąć, aha. Dobra, widzowie, po prostu już kończę odcinek, ponieważ mi je wywala i jakby no, a w minutę mi się nie uda dodać, w sensie no, zrobić. No i bajo, pa!